No, zobaczcie. Przyszliśmy z dworu, przez piwnicę, przyszła Niunia i Julcia. Byłem w bocianówce, to one były. Niunia pod bocianówką, Julcia też pod bocianówką. Ale jak tylko przyszedłem tutaj, szedłem, to zaraz przyleciały też. A Niunia ta lubi, żeby ją pogiziać. Nie, po bziuśku też, ajajajaj. No i Julcia też przyszła, żeby ją pogiziać. No i Julcia też, tak, cacy, cacy, Julcia. No, muszę jakoś obdzielać je pieszczotami, bo się obrażą. Nie kicie? No, a w bocianówce co? Misia śpi na fotelu. Tam z korpusów chudziutkie mięsko, takie podrobione, jej położyłem obok fotela. No i tam postawiłem ją, gdzie to jedzenko, to jadła, jak wychodziłem. Także nawet pasztetu na razie nie wyciągałem, bo widzę, że je. Wcześniej też, jak korpus tam obdzierałem, też jadła. To tam podrzucałem chudziutkie. A najdłużej to jadła majeczka z korpusów mięsko. No. No dzisiaj tak jest 19 stopni, pochmurno, trochę padało. Atmosfera taka, że spać się tylko chce. Miałem tam plany, że zrobię to, zrobię tamto. Ale nie mogę się jakoś przełamać. Spać mi się chce. Koty też takie śpiące. Klakier śpi na materacu tam na podłodze, co jest pod ścianą tylną bocianówki. Kapitan Żbik z kolei na moim tym tapczaniku tam pod ścianą. Basiorek w pudełku przed oknem na zewnątrz. I tak kotki tam w różnych miejscach się poukładały na zewnątrz. Jest taka jakby atmosfera wyczekiwania. Nie, kiciulka? No, Zyzio śpi w pudełku na tym sosnowym ławeczce, w której to tam przedtem w tym korytku spały. To teraz to siedzisko położyłem, bo kolega Janek dorobił, bo on tą ławeczkę bierze na cmentarz. No na razie tam jeszcze musi na zawiasy, żeby zamykać tą klapę w tej ławeczce i zrobić zamknięcie na kłódkę. Także jak zrobi, to zaniesie na cmentarz tam przed grób swojej mamy. Ała, 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 ała. No i tak sobie leżymy, widzicie. A Romeo gdzie był? Był w bocianówce. Trochę go tam pogiziałem. No i poszedł na zewnątrz. Także jak taka pogoda barowa, to kotki chowają się. To do bocianówki, to tutaj. O, mięsko z korpusów zaniosłem na mini osiedle. Przyleciał gacuś, to go tam posadziłem. Tam widziałem jad. No, wcześniej przed obiadem zaniosłem pół litra mleka do bocianówki. Wlałem kotkom. No to chętnie piją. Laktoza im nie przeszkadza, rozwolnienia nie mają. Dzisiaj majeczka była u doktora Romańczukiewicza na drugą dawkę zastrzyków, bo miała 3 dni temu. No, dostała zastrzyk.
No i taka wesolutka chodzi, biega. Apetyt ma. No już tak, widzę, nie kicha, nie prycha już tak. Chociaż tam jeszcze coś. O Jezus Maria. Nie wal tak drzwiami. No. Także dostała zastrzyk. 35 zł. No i niech zdrowieje nam. Na radość naszą. Nie misieńka? Tam mówię, Niunia? Niunia. Niunia. Łasiczka nasza. Jak to mówi mi Ciorin, łasiczka ta Niunia. Ona taka jest długa. Taka smukła jak łasica. No i piłka. Piłszy, miałczy tego, biega, lata, przyleci, miałczy. Pod drzwiami miałczy. Lubi rozmawiać. Jest bardzo rozmowna ta Niunia. Nie Niunia? Lubisz rozmawiać? Lubisz, nie? Niunia, lubisz rozmawiać? Powiedz, co? Niunia, porozmawiamy? Trochę? A Julcia też przyjdzie na gizianie. Przyjdzie, położy się, obłapie mi łapkami rękę i śpi tak ze mną. Przytulona do mnie. Tak, kochani. Moja radość, kotki. Przytulanki. Nie rozumiem, jak to niektórzy koty ma myszy łapać. W kocie tylko widzą, żeby myszy łapał. Jeść mu nie dać. I niech się cieszy, że mu się pozwala łapać myszy. Nie wiedzą, ile to w kocie jest radości, jakie to mądre zwierzątko. Nie? Kiciulka? To trzeba patrzeć i odczytywać jego zachowanie. Tyle ma do przekazania nam w tym swoim zachowaniu. Nie kicia? No. O, tu w łapki. Tutaj podrapiemy tu między opuszkami, bo tu się nie podrapiesz, prawda? Tu się nie podrapiesz, to ci podrapię tam, nie? Tam swędzi też, nie, kicia? No. Wystawia łapkę, żeby jej tam podrapać między opuszkami. Ała! O Jezus Maria, ale mi drapnęła. Aż to choroba. Potrafi capnąć. No. A misieńka ma takie pazury długie, pozawijane, że jak idzie, to się zaczepia. Muszę je poobcinać. Gdzieś ten obcinacz mam do paznokci. Poobcinam jej. No. Nie? No i tak sobie, kochani, leżymy. No muszę stwierdzić, że szaleństwo personelu się skończyło. Już tak nie szaleją, jak przedtem, gdzie latali jak nawiedzeni i sprawdzali, ile kotów, ile misek rozstawiłem. To widać, że już im minęło. No, dzięki Bogu naszej pani kierownik nie będzie przez miesiąc pracy, na zwolnieniu lekarskim. Chyba jakaś karma do niej wróciła, bo wywaliła się na rowerze i nogę złamała. I tak. I nie mamy pani kierownik. I na oddziale nastał spokój. I normalność. Socjalnej też nie ma. Bo wzięła dzień wcześniej urlop do 23, a dzisiaj mamy 12. Także nie mamy jednej i drugiej. I jest tak, jak powinno być.
normalność, spokój, cisza. I tego nam brakuje na oddziale. Normalności.